Cześć, jak Ci idą Twoje matematyczne przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z matematyki? Zostało już kilka tygodni do egzaminu, więc mam nadzieję, że już powtórki są troszkę za Tobą. A powtórki i naukę nowych rzeczy ułatwią Ci jak zawsze nasze codzienne pobudki z matką. Zapraszam do kolejnego materiału. Na dzisiaj przygotowałam dla Ciebie takie zadanie prawda-fałsz. W konkursie przyznano nagrody pieniężne. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał 5000 zł. Nagroda za zdobycie drugiego miejsca była o 30% mniejsza niż nagroda za zajęcie pierwszego miejsca, czyli od razu możemy to wyliczyć. Skoro nagroda jest o 30% mniejsza, to wyliczmy 30% z 5000. Możemy to wyliczyć albo proporcją, albo zwykłym mnożeniem. 30% to jest inaczej 3 dziesiąte. 3 dziesiąte razy 5000 zł to będzie? Możemy skrócić zera. 3 razy 500 zł to będzie 1500 zł. Czyli uwaga, to nie oznacza, że nagroda wynosiła 1500 zł, tylko była o 1500 zł mniejsza. Czyli możemy napisać, że drugie miejsce to jest nagroda 5000 minus 1500, czyli 3500 zł. I teraz wiemy, że nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 40% mniejsza niż nagroda za zajęcie drugiego miejsca. Czyli teraz musimy wyliczyć 40%, czyli 4 dziesiąte, z drugiego miejsca, czyli z 3500 zł. I też możemy to wykonać taką metodą mnożeniem. Czyli zera nam się skracają, 4 razy 350 to będzie 1400 zł. I teraz uwaga, wiemy, że nagroda była o 1400 zł mniejsza. Czyli możemy napisać, że trzecie miejsce nagroda wynosiła 3500 minus 1400 to będzie 2100 zł. No i mamy takie zdania. Uczestnik konkursu, który zdobył trzecie miejsce, otrzymał 1400 zł? Oczywiście jest to zdanie fałszywe. Otrzymał 2100 zł, a 1400 to była różnica między tymi nagrodami, czyli jest to zdanie fałszywe. I drugie zdanie? Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 70% mniejsza od nagrody za zajęcie pierwszego miejsca. No musimy to wyliczyć. Skoro zdobywca pierwszego miejsca otrzymał 5000 zł, to 70% z 5000 to będzie 0,7 razy 5000 zł. Skracamy sobie zera, 7 razy 500 to będzie 3500 zł. Czy faktycznie zdobywca trzeciego miejsca zdobył nagrodę o 3500 zł mniejszą niż 5000? No nie, czyli też będzie to zdanie fałszywe. A już jutro zajmiemy się takim zadaniem. Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie monetą. Jeżeli wypadnie orzeł, zapisujemy 1, a jeżeli reszka, zapisujemy 2. Wynikiem doświadczenia jest zapisana liczba dwucyfrowa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapisana liczba jest podzielna przez 3? Napisz swoją sugerowaną odpowiedź w komentarzu pod tym filmem. A po kolejne zadanie zapraszam jak zawsze już jutro o godzinie 7:05 do kolejnej pobudki z matmą. Bądź z nami aż do samego egzaminu ósmoklasisty. Do zobaczenia i do jutra!